Tydzień temu redakcja Wiadomości Wrzesińskich jako jedna z nielicznych gościła na światowej premierze nowego modelu Volkswagena Craftera we Frankfurcie nad Menem. Tym razem też jako jedyni mamy ekskluzywny wywiad z prezesem Volkswagena Poznań, panem Jensem Oksanem. Zapraszam do lektury. W tym tygodniu okazało się, że dworzec kolejowy we Wrześniu będzie bardzo ruchliwym miejscem. Otóż kolej planuje tutaj otworzyć centrum przesiadkowe. Będą się przesiadali pasażerowie jadący w stronę Konina oraz prawdopodobnie pracownicy Volkswagena. Także zapraszam do lektury. Jednym z gorących tematów ostatnich tygodni jest propozycja Solidarności, aby zakazać handlu w niedzielę. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu problemowi w naszym mieście. Popytaliśmy zarówno właścicieli sieci handlowych, lokalnych sieci handlowych, co o tym myślą, jak również mieszkańców. Zapraszam. A w zasadzie musi zaadaptować na cele sportowo-rekreacyjne budynek po dawnej przechowalni ziemniaków w Bugaju. Samorząd chce przeznaczyć na ten cel ponad 500 000 zł. Problem w tym, że samorządowcy nie za bardzo wiedzą, co mogliby stworzyć w takim budynku. Burmistrz Zbigniew Skiekiewicz czeka więc na propozycję czytelników Wiadomości Wrzesińskich. Więcej w jutrzejszym numerze naszego tygodnika. Na stronach ogólnopolskich polecam Państwu dwa artykuły. Pierwszy dotyczy o planowanej budowie garbów na dwóch wrzesińskich ulicach. O jakie ulice chodzi, o tym w jutrzejszym numerze. Oraz wracamy do sprawy z ubiegłego roku, która dotyczy wrześnianina, który w lipcu zeszłego roku uciekał przed policją motorem. Zapadł tam pewien wyrok. Zapraszam do lektury. Od 1 września w Pietrzykowie w Środowiskowym Domu Samopomocy urzęduje nowy kierownik. To Jerzy Nowaczyk, były szef Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jak odbiera tę decyzję, jaką ma wizję rozwoju placówki, o tym w artykule na stronie gminy Pyzdry.